I tam w kolejnym filmie niestety spać nie mogę. Obudziłam się i już wiedziałam, że nie pośpię. No niestety, chyba głównie przez tą głodówkę. Nie wiem, może to zły pomysł taką porą roku. Natomiast zdrowotnie chciałam zrobić te minimum 3 dni. Więc muszę jeszcze wytrzymać do 11:11. Generalnie, no już widziałam, jak się męczę, więc stwierdziłam, że wstanę. Udało mi się napisać bardzo długi, szeroki post świąteczny, też w kontekście zapachów świątecznych, różnych ekstraktów świątecznych, motywów świątecznych. Powiem tak, no niestety, albo stety, dla mnie stety, ja jestem wybitnie mocno uzależniona od świąt. Powiem szczerze, nie znam bardziej uzależnionej osoby. Dlatego, że tak jak mówiłam, u mnie święta, że tak powiem, cały rok. Łącznie z tym, że ja mogę kuchnię świąteczną mieć cały rok. Nie wiem, że światełka cały rok, że nie wiem, mój ukochany taki minimalistyczny, z motywem świątecznym, taki czerwony, białe śnieżynki, trafił na jakieś w TK Maxie albo gdzieś w jakimś sklepie z naczyniami, taki talerz. Motyw świąteczny, minimalistyczny, ale ja mogę, tak go lubię, cały rok. Zresztą sobie mogę używać cały rok. No i tak by było mnożyć. Można było mnożyć i mnożyć przykłady. W każdym razie napisałam, a teraz sobie przypomniałam, że takim mocnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o kwestię listopada, było realizowanie podserii perfumy retro, vintage, szypry, aldehydy, pudry, szminki, etc. Mianowicie podserii szyprowej. Trochę tych filmów powstało. Jest na przykład taki długi film, gdzie jest włączona część szypr w odsłonach. Jest też film, zresztą zaraz może pokażę. A dlaczego tutaj w kadrze ten komentarz Małgosi? Małgosia pytała, czy portret damy Fryderyk Mal, czy to jest szypr. Odpisałam, że to nie jest szypr. Chyba dopytałam się też, z czego wynika to pytanie. Powiem tak, poznałam, myślę, że nawet dosyć mocno znam ten zapach, generalnie różany. Mam inne, bardziej lubiane róże. Natomiast nie ma ten zapach dla mnie tła, zaostrzenia, jakiejś takiej ostrości, czegokolwiek takiego dodatku szyprowego jednak. Ostatnio trafiłam na taki film, zaraz się do niego odniosę, ale właśnie dlatego właśnie to w kadrze, bo będę się w tym odcinku odnosić właśnie do kwestii szyprowych róż, bo takie faktycznie na rynku są. I jeżeli chodzi o dawne zapachy, ale też na przykład jest pewien współczesny zapach, który ma w sobie różaną szyprowość. Też jakiś czas temu mówiłam o pewnym różanym, szybsze z różą i budżetowym. Zresztą zaraz do tego wszystkiego się odniosę, podsumuję. Dlatego, że w ramach wyzwania szyprowego planuję, może w listopadzie, może bardziej, nie wiem, po powrocie, więc bardziej w okresie początkowo-grudniowym, równolegle z serią świąteczną, nie wiem, wyzwaniem świątecznym i tak dalej. Ale myślę, że już jeszcze trochę w listopadzie 11 odcinków rozwijających kwestię szyprową. W tym odcinku chciałabym poruszyć kwestię róż szyprowych. I zaraz o tym opowiem, natomiast jeszcze pokażę, jakie już kwestie szyprowe między innymi zostały zrealizowane. Są to znalezienia obejrzane na moim kanale. Będzie chyba wyodrębniona w ogóle playlista jako taka podseria szyprowa. Szypry, ponieważ oglądając pewien film, padło tam takie zapytanie, więc ja odpowiem. Czy szypry to jest zapach, w ogóle klimat kobiecy? Szypry to jest przede wszystkim wydźwięk wyjątkowy. To jest wydźwięk emocjonalny. To jest wydźwięk, który idealnie może się komponować z taką kobiecością, jeżeli chodzi o i wygląd, i ducha, i zewnętrze, i wnętrze. Ale taką właśnie kobiecość z dawną duszą. Chodzi o to, że nie taką pospolitą i taką pseudo kobiecość, no dobrze, ale już bez wnikania.
Natomiast ewidentnie jest to taki klimat, który jest klimatem emocjonalnym, coś, co ma w sobie historię, rozwój, taką właśnie dawną szkołę perfumiarstwa. Nawet jeżeli taki zapach powstaje współcześnie, to on ma szansę na rozwijanie się. Na pewno będzie odcinek, to już mogę powiedzieć zapowiedziowo, o budżetowych szyprach. Na pewno będzie odcinek o moich stworzonych szyprowych klimatach. Na pewno będzie odcinek o takich tak zwanych modern szyprach, takich współczesnych szyprach, czyli takich szyprach, że tak powiem, mniej problematycznych w odbiorze, takich bardziej może przystępnych. Na pewno też będzie odcinek o szyprach fougère, takich szyprach aromatycznych, o szyprach bordowych. No i jeszcze będą inne odcinki, myślę, że to spróbuję, żeby było 11, bo oczywiście obsesja 11. Jak wpisałam w lupce w ramach moich filmów hasło szyp, to na przykład mamy tutaj 11 cudownych szyprów, przykładowo. Dusza zapachów, by szypry zrozumieć, doświadczać, pokochać z czasem. Jest też taki odcinek, 11 szyprów życia. Jaką duszę trzeba mieć, by szypry zrozumieć, jakiej muzyki słuchać przy ich doświadczaniu. Rozważania wokół klimatyczności, emocji szyprów, jak różne mogą być, to grupa zapachów, którą doceni literówki. Czasami bez polskich znaków, czasami są to takie skrócenia wyrazów, bo jest ograniczona ilość znaków w tytule. Tutaj o takim zapachu trochę na zasadzie szyp Kurmon, Bortnikowa, szyp Tunort. To jest literówka. Swoją drogą, a propos czarnej pani Walewskiej, bo to ona, jak pamiętam, była taka właśnie szyprowa. Właśnie ciągle nie pamiętam, czy czarna, czy złota. To okazało się, że w takim sklepie, coś za delikatesów, na dziale kosmetycznym były wszystkie panie Walewskie, znaczy w sensie jego produkty i trzy jako testery, w tym tester czerwonej i tester białej. A testera czerwonej chyba nigdy wcześniej nie widziałam, nie wiem, może dziś kiedyś był jakiś droger po Biedronce, w każdym razie były w świetnych cenach mydła w kostce pani Walewska i zdecydowałam się na dwa, między innymi właśnie na to czarne, bo może mydło pokaże, czy to faktycznie ten zapach szyprowy. No dobrze, a były za grosze. A mydła w kostce i tak w kółko kupujemy. Do mycia dłoni raczej używamy mydła w płynie, ale kupujemy też ogólnie różne mydła w kostce, chociaż często takie mydła jakieś, nie wiem, ziołowe, jakieś, nie wiem, rumiankowe, nierumiankowe, no różne takie, czy jakieś antybakteryjne, czy jakieś takie roślinne, różne. Ale mam też dużo mydeł Lasza, one są mega długo pachnące, tak swoją drogą. Tutaj było też o, właśnie szypr można też znaleźć w marce Cartier. Jak dobrze pamiętam, kiedyś opowiadałam, ciągle mi się miesza, któraś Pascha, wydaje mi się, że właśnie taka była i nie wiem, czy trochę też nie Santos. O, tutaj mamy na przykład odcinek Owocowa szyprowość. No, spróbuję wyodrębnić tą serię playlisty odnośnie szyprów i takie filmy, przynajmniej część, które idealnie pasują do danej serii playlisty, podpiąć. Szypry do testów. Tu o zapachu. On to jest owoce paczulo szyprem.
Tu mamy m.in. o Sisley z Oady Lun, a jest to miodowy szypr. Tu mamy też coś o szyprach. Tu też o Sisley. Zatem, że tak powiem, chyba 2 minuty musiałam odciąć z filmu, dlatego że źle popauzowałam i nagrałam ciszę. Tylko przeglądanie ciszy nie ma komentowania. No nic, w każdym razie tutaj na przykład mamy jesienne emocje perfumowe, odcinek pierwszy, to było też o szyprach. Na przykład też tutaj o Sisley, Suhal de Lune, miodowy szypr. Również tutaj o Masumi Koti, to był wtedy prezent od Wicki. Mam jeszcze. Tutaj najwidoczniej też kwestia szyprowa pojawia się tutaj w przeglądzie jakimś jesiennym, perfumowym. Tutaj o Sisleju, tutaj też na przykład o zielonym szyprze, czyli dawny 19 Chanel. Tutaj mamy na przykład o czarnym Max Factorze, mam też ten jasny, on też ma w sobie taką aurę szyprową, zresztą to jest w ogóle budżetowy zapach, będę opowiadała o nim. Tutaj jest mowa generalnie też o aldehydowościach, ale będę opowiadała o tym Max Factorze, bo zdarzają się zapachy, które mają trochę aldehydowości, ale jednocześnie potrafią przejść w szyprowość. Kiedyś Amadeusz pokazywał mi takiego amuarza, który miał otwarcie aldehydowe, ale że potem właśnie chodziło o to, że w szypr pójdzie. Tutaj w ogóle taki film z kiedyś, sprzed 9 lat, wówczas o 3 ulubionych szyprach, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy... O, tu właśnie chciałam pokazać, tu był fajny komentarz, że może szyby to tylko ta część, może szyby to tylko na jesień. Powiem tak, może nie tylko na jesień, ale myślę, że jesienią jest dobry na nie czas. Natomiast nie wiem, o jakich tutaj mówię szyprach, podejrzewam, że może być o... na przykład Yves Saint Laurent i wreszcie wcześniejszy Champagne. Może włączę w jakimś odcinku, jeżeli chodzi o kwestie szyprowe, to może włączę jakiś, może co ja gadam, szyplącze, może włączę ten owy film i zobaczę, co wówczas podałam te 9 lat temu jako 3 ulubione szypry, jako część któregoś z filmów w ramach tej 11 teraz filmów wokół tematyki szyprowej. Podrębnie też serię, playlistę, to jest podseria tak naprawdę. Podseria, która jest, że tak powiem, należy do serii Retro Vintage, szypry, aldehydy, pudry, szminki, etc. I w tym odcinku teraz już przechodzę do tej części zasadniczej. Szypry z różą, różane szypry. Powiem tak, na pewno z takich wcześniejszych zapachów Estée Lauder Knowing i ten zapach zdarza się na bluzówkach, ja go sobie odświeżam, kiedyś go trochę miałam. I on ma wpisane w głowie aldehydę, on ma różę i ma różę też zaznaczoną, pamiętam, że było różanie. Natomiast ewidentnie idzie w takie jednak w kwestię szyprową. Ja jej nigdy nie odbierałam, tej róży jako aldehydę, tylko właśnie jako szyprową. No i mamy tak naprawdę takie rzeczy znaczące, czyli paczule, mech, drzewności. W ogóle powiem tak. Spotkałam się, właśnie nie wiem, czy tam się to nagrało, czy nie, że właśnie, że mech, że otwarcie jakiejś tam, powiedzmy, bergamotka, to się pojawia w pewnym filmie, którym to powiedziało, że w sercu kwiaty, że w bazie mech, że też ważny jest labdanum. Powiem szczerze, bym powiedziała, że ważny jest mech, paczula, co nie znaczy, że zawsze to jest w przypadku ewidentnie takiego zaostrzenia szyprowego.
Też nie wiem, czy tam nagrało się, najwyżej powtórzę, bo w tym filmie, który mi dopowiedziało, w którym dana osoba chciała poruszyć kwestię szyprów, ta osoba się zastanawiała, czy szypry są kobiece. Więc najwyżej będzie zdublowane. Powiem tak, szypry są emocjonalne, szypry są charakterne, szypry mogą dopełniać kobiecość i mogą się ładnie łączyć z kobiecością, ale taką kobiecością właśnie z taką klasą, z dawnym stylem i tak dalej, taką kobiecością i na zewnątrz, i wewnątrz. Więc natomiast to są piękne historie, dawna szkoła perfumiarstwa, tworzy się też współczesne szypry, tworzy się też zapachy współcześnie, które idą w stronę dawnych szyprów, takiej dawnej szkoły perfumiarstwa. Będę opowiadać, natomiast ja bym tutaj, bo ta osoba też wspominała, że właśnie tam powiedzmy bergamotka, kwiaty, mech i labdanum. Labdanum niekoniecznie, labdanum zaokrągla, to raczej będzie tworzył takie bardziej słodsze może szypry. Natomiast generalnie mech patchouli to jest istotne. Jakieś drzewności, tu mamy akurat drzewa, mamy też wetivery, które ma aspekt zielono-drzewny, chociaż generalnie jest trawą. Mamy tutaj w otwarciu tak naprawdę, nawet już kwiaty poszły w otwarcie niby. Natomiast mocno jest zaznaczona róża, mocno jest zaznaczona ta szyprowość, taka dosyć klasyczna i w ogóle w szyprach też się tych dawnych pojawiają na przykład takie nuty też właśnie typu cywet, jakieś nuty animalistyczne, które mogą powodować, że te szypry mogą być trochę takie właśnie mniej dzisiejsze, ale to też zależy od ilości i tak dalej. Myślę, że ten zapach warto mieć na uwadze. Jak ktoś faktycznie komuś zależy na szyprze z różą, ale on nie jest według mnie aż tak trudny, jakby się można było spodziewać. Porównują do Sisleya, Sua, natomiast dla mnie Sisley to jest przede wszystkim miodowy szypr. Ja go w ogóle nie odbieram różanie, nawet jeżeli ta róża jest, zobaczmy. Nie, dla mnie przede wszystkim ten szypr jest miodowy, jest gęsty, lepki, ma tę kwestię szyprową, czyli patchouli mech, ma drewno, ma właśnie miód. Więc nie, już bardziej, to już bardziej w innym zapachu, innym szyprze Sisleya, bo szypr ma kilka szyprów, to już bardziej bym tutaj się skłaniała, że róża jakąś swoją rolę gra, chyba że pomieszałam. Szyprowe są też Eau de Soir, klasyczne, ale właśnie sprawdzałam, bardziej mi pasowała wersja inna i wydaje mi się, że to będzie też. Jeszcze się tylko upewnię, czy jeszcze była jakaś inna wersja. Nie. Także o tym mówię. Jeżeli chodzi o różane szypry, to warto mieć na uwadze ten zapach, który ma duży w ogóle stylu Sisley Sauvage de Lune, ale tu już mam wrażenie, że trochę bardziej tam mi się trochę ta różaność pojawiła. No i mamy też takie właśnie rzeczy, patchouli, aspekty jakieś drzewne, właśnie wetiveria, która ma aspekt też drzewny, potrafi być zielono drzewna, potrafi być drzewna. I nawet jeżeli widzimy w głowie aldehydy, to nic nie wyklucza, to jakby nie powoduje tego, że ten zapach na przykład idzie w stronę aldehydową, poszedł w stronę szyprową. Tak się zdarza. W głowie aldehydy może i nawet się pojawią na początku, albo i nie, a zasadnicza część zapachu będzie szyprowa. Taka dominująca, najdłużej trwająca, najdłużej obecna, najdłużej do obserwacji. Mam flakon i przypomnę, informowałam, jak była świetna cena na ten zapach, a zapachem się zainteresowałam po informacji od Dominiki. Teraz już chyba nie ma takich dobrych cen, chociaż zdarzają się chyba na Oelixie. Ten zapach był szybciej niż Sisley Sauvage de Lune. Podobieństwo jest spore. Natomiast ten jest właśnie trochę też tej maruszaności. Myślę, że jeszcze będę o nim opowiadała. To była świetna budżetowa okazja na coś naprawdę pięknego, budżetowego, szyprowego, emocjonalnego. Ten zapach mam budżetowy, myślę, że nadal budżetowo bywam. Ładny flakonik, ładny taki kartonik, taka trochę stylistyka lat 90. Zresztą zapach powstał, no, końcówka lat 80. Mam też tą jasną wersję. Są w głowie aldehydy, jest różaność i faktycznie nawet jest w dwóch miejscach ulokowana, ale jednak idzie w taką stronę też i szyprową. Co prawda, no ma drewna, za bardzo nie ma innych kwestii potrzebnych, ale taki wydźwięk jest. I
Tutaj nawet widzę porównania do Czarnej Pani Walewskiej. To by się zgadzało, bo ją zapamiętałam jako właśnie też taką dosyć szyprową. Taką dosyć nawet klasycznie szyprową. Ciężko utrafić tester, ale utrafiłam mydło w kostce właśnie z tym zapachem, także w ten sposób też będzie można potwierdzić kwestię, czy to ta jest taka w stronę szyprowości, bo się zastanawiałam, czy czarna, czy złota, ale chyba czarna, jak dobrze pamiętam, czyli noir. No i też ma różaność i właśnie pomimo braku nut szyprowych jest ten wydźwięk. Swoją drogą dajcie znać, tak zbaczając z tematu, które zapachy z Max Factora udało się poznać. Ja z flakonów to mam Le Jardin d'Amour i Le Jardin ten. Myślę, że nadal budżetowo bywają. Jak ktoś któryś zapach poznał, na któryś warto, że tak powiem, kolektywnie polować, to dajcie znać. Tu fajna nazwa. Tu już jak widzę wskazanie paczulowy ziemisty, to tu już widzę szansę, że to może być jakiś szyb. Ale jak porównuję do tego, to może bardziej jakiś taki fougère, szyb fougère. Porównuję też do tego Clarence, ale tylko jedno porównanie. Tylko ja tego Clarence nie polubiłam. Dosyć też ten zapach, który kiedyś miałam. Explosive. Teraz mam próbkę od Dominiki, także będę sobie... Tak jak powąchałam, to właśnie takie wrażenie jak z kiedyś, z tego mojego flakonika. Wiem, że próbka Dominiki jest jako wersja vintage. Ja miałam jakieś dawne, czy najdawniejsze, to nie wiem. W każdym razie też był taki trochę klimat właśnie patchouli, mech, te sprawy wetiveria, ale właśnie też kwestia różana jak najbardziej. Więc to też ewentualnie by można było tutaj wskazać. Można by było mieć na uwadze. Tak naprawdę mamy też takie zupełnie jeszcze inne rzeczy. Radical Rose Matiery Premier, jak dobrze wymawiam, Matier Premier. To jest zapach, który poznałam ostatnio, jak byłam w Galilu. Dopytywałam się o kwestie jakichś ciekawych szyprowości. Został mi pokazany właśnie przez Michała ten zapach. Jest szyprowość. Jest oczywiście tytułowa mocna róża. Także zdecydowanie można mieć ten zapach na uwadze. Tutaj mamy już patchoulę i jakieś jeszcze inne rzeczy, które zaostrzyły pieprz. W ogóle warto też pamiętać o tym, że mech, który jest bardzo znaczący, jeżeli chodzi o szypry, który potrafi mieć wydźwięk taki dosyć ziemisty, więc ta ziemistość, taki dystans, emocje to też jest znaczące, jeżeli chodzi o klimat szyprów, ale też warto mieć na uwadze, że są jeszcze inne składniki, które mają wydźwięk trochę w stronę mchu i one też mogą robić taką robotę. Mech ma w sobie w ogóle aromatyczność, ma w sobie też taką trochę słoność, ma też w sobie trochę ziemistość, jest znaczący, jeżeli chodzi o kwestię szyprów, fużer przypomnę też, lasów, nie lasów. Od razu też powiem, że on pod kątem tego niuansu lekko słonego jest też znaczący, jeżeli chodzi o kwestie też i nadmorskie. No i przypomnę, że żeby w ogóle zrozumieć kwestię, czy to taką całościową szyprową, czy to właśnie takiego fragmentu szyprowego w zapachach, takiego zaostrzenia, to najlepiej poznać klasyczne szypry. I właśnie zauważyć tę część wspólną. Także tutaj zdecydowanie taka właśnie zaostrzona szyprowa róża, bardzo dobre wskazanie. I tutaj jeszcze wskażę takie zapachy jak na przykład L klasyczne, które miałam aktualnie, mam flakon. Miałam też wersję EDT. Mam flakon EDP. Intention Tones poznałam, ale nigdy flakonu nie miałam, ale miałam limitowankę wersji Collector. Coś nie mogę teraz. Nie dopowiada mi to, zaraz sobie przejdę i szybko znajdę. Klasyczne L EDP. Więc jest to zapach, który oczywiście różaność ma mocną. I to jest dla mnie bardzo sentymentalny zapach. Kiedyś bardzo dużo go używałam. Jest zaostrzeniem np. od różowego pieprzu. Jest patchouli, właśnie jest wetiveria, jest cedr, drewno. Także tutaj zdecydowanie. I czasami perły lalika układają się na mnie w zbliżony sposób. Chociaż perły są kapryśne, różnie się układają. O perłach wielokrotnie mówiłam, chyba nawet jest omówienie takie typowe na kanale. Ja mam dawną wersję, ale też poznałam nową. Ogólnie poznałam, ale też na przykład dawno miała moja mama, teraz ma też nową, także styczność z tym zapachem miałam.
No i mamy właśnie róże, mamy zaostrzenie wieprzu, mamy właśnie te kwestie szyprowe. Patchouli, mech, drzewność, vetiveria, też matwy taki drzewny. No oczywiście to warto przemieszać. Na szczęście kaszmera no nie czuję w perłach. W zbliżonym klimacie jest też dosyć kwarc różowy Durbano, który kiedyś miałam. Kiedyś pokazywałam, omawiałam, miałam właśnie kwarc różowy, miałam też cytryn i ametyst. Ametyst nadal mam. Mamy róże, mamy też zaostrzenie, właśnie tutaj konkretnie mamy szafran, mamy imbir, jakieś takie tego typu, mamy drzewności, mamy patchoule. Jakiś to taki klimat jest, ale pamiętajmy o tym, że to, że coś jest szyprowe, to, że coś jest różane, oczywiście można to potraktować, że to jest po prostu najbardziej kwiatowy zapach, bo dominuje róża, ale można się też nad tym skoncentrować, że to jest taki różano-szyprowy, że jest taki właśnie kwiatowo-szyprowy. Oczywiście można też podoświadczyć, że tam są drzewa, ale tak jak mówię, tak samo szypr może być drzewny, szypr może być owocowy, szypr może być kwiatowy, szypr może być róży, może być klasyczny, zielony, nie wiem, fizjologiczny, specyficzny, różne, dlatego będę opowiadała o różnych kwestiach. To też nie jest tak, że tylko jeżeli chodzi o kwiatowości, to tylko róża, bo tak naprawdę są też na przykład szypry fiołkowe, przykładowo. Jestem w stanie takie wskazać. Natomiast jednak pink kwarc mniej, bardziej jednak perły, LEDP i Saint Laurent również. A w ogóle a propos takich różnych mitów i bzdur, to na przykład możemy spotkać informację, że szypry są ciepłe, suche. Takie też są, ale są bardzo różne. I niekoniecznie muszą być ciepłe, mogą być bardzo dystansujące i bardzo chłodne. Jest na pewno to zawał taki blisko natury, blisko ziemi. Wskazują różne drewna, patchoule, to się zgodzę, mech, ale czy tak często występuje dąb? Może już niekoniecznie. Tak naprawdę też w kwestii róży, w kwestii borda róży, w takiej właśnie surowym tle i takim właśnie z głębią, z mrokiem, ziemistością, surową naturą, myślę, że nawet by może mój zapach La Ciudad de Bel Clima de Tepix, dopisek El Lobo, czyli ten miasteczko, klimat Twin Peaks, bym też w sumie tutaj mogła wskazać. Dajcie znać, co z tych zapachów znacie, co może lubicie, co może ktoś miał, jakie jeszcze jesteście w stanie wskazać różane szyprowości, co jest znane z tych zapachów, nad którym zapachem się zastanawiacie w kontekście, czy to szypr, czy to różany szypr. A jak ktoś nie do końca z tymi, to jak ogólnie z różą, jacy ulubieńcy z różą, albo właśnie jacy ulubieńcy szyprowi, niekoniecznie szyprowe róże.